Hej, hej, siemano, z tej strony Matej, witam was w kolejnym odcinku z Symmetry. Prawdopodobnie będzie to odcinek ostatni, szósty, w którym zakończymy całą serię. Zobaczmy generalnie, co tu się wydarzyło, czemu oni nie żyją i stoją. Czy ja się cofnąłem w rozwoju właśnie w tym momencie? Właśnie mam takie delikatne wrażenie, że coś jest nie tak. Się nie, no oni nie żyją. Tu potrzebujemy 90. Potrzebujemy 90. Czy to działa? To ok. Tu potrzebujemy 90. To jest wymaksowane. Ziomek tu sobie jest w schronie. Drewna nie mamy. I prawdopodobnie będziemy w stanie sobie, że tak to ujmę, przeżyć. Co się dzieje z symetrią naszą? Proszę bardzo. Pytanie w ogóle, czy to jest jej część? No, prawdopodobnie tak. Bo ostatnio było takie mryganko różne dziwne. Ja tu bym chciał wiedzieć. Gdzie jest cholera jeden z naszych członków ekipy tutaj? Z tego co pamiętam, to została nam jeszcze jedna osoba w miarę. Chyba. Czemu 90? Tak, właśnie wraca Kate z drewnem, bo z tego co pamiętam, to mieliśmy ich wysłać właśnie teraz, niedługo na ekspedycję, póki ta temperatura jest taka w miarę luźna. Zastanawiam się, czemu to nie mryga. To z tym sobie damy radę zaraz na spokojnie. Ty, ziomek, weź, nie wiem, to niech się naprawia. Ty miałeś coś sobie zjeść i lecieć po złom. Dobra, lecisz po złom. Jesteś w miarę tam zdrowy. Mam nadzieję, że mi nie zemrzesz. Ty wywal to drewno, niech się coś pali. I idź się ulecz. Mamy na 11 godzin. Teraz to już tak teoretycznie nie jest nam potrzebne to zbytnio. No mamy 90 złomu do uzbierania. Oni to powinni w 2 dni machnąć na spokojnie, więc myślę, że powinno być ok. Wystarczy nam. Co prawda będzie śnieg padał, ale ta temperatura nie jest jakaś taka tragiczna. Co mi się podoba? Nic tu już nie ma. Hej, wait, co? Wracaj mi tu już. Ty nie jesteś w tą stronę. Tam tego nam zbytnio za bardzo nie potrzeba. Idź po to. Nic się tobie stać nie powinno. Szkoda, że nie zniknęły, że się zbagowało i zniknęły te powiadomienia. Znaczy, nie chcą zniknąć powiadomienia z nich. Z nich ta temperatura w schronie. No już nie przesadzajcie, nie jest potrzebna zbytnio. Ech, pytanie, czy coś z tą dalej symetrią się stanie. Mamy 26 dzień. 26 dzień. Podobno ktoś coś kiedyś powiedział, że koło 30 dnia, 33 coś się bardziej rozwija tutaj z tematem, ale nie wiem, czy będziemy czekać aż tak długo. No chyba, że będziemy mieli wystarczająco surowców, żebyśmy sobie mogli po prostu w inkubatorach posiedzieć. Bo myślę, że to też jest całkiem spoko opcja. Oni przynoszą po 10, więc to już jest w ogóle luksus. Myślę, że dopóki się nic jakoś zbytnio bardzo nie popsuje, powinno być ok. Czy coś się znowu dupło w tym miejscu, czy tylko mi się tak wydało? Dziewczyno, gdzie ty jesteś? Niska temperatura w schronie. Ja to doskonale wiem, nie jest nam potrzebna na ten moment wysoka. Dobra, dziewczyna wraca i powinna sobie na spokojnie wrócić. Coś się popsuło. Popsuła się lodówka. No to oczywiście już mamy jedną ekipę w plecy, że tak to ujmę. Spróbuj sobie coś zjeść. Chyba, że to się nie, jak się nie mogą zjeść, jak to się naprawia? Tak, na spokojnie wszystko działa. No to ty klasycznie do roboty. A ty sobie powinnaś wrócić. No i generalnie mamy październik. Trochę jestem w miesiąc w plecy nad tym, co tak. Znaczy, mamy w sumie końcówkę października.
miesiąc w plecy, tak jak przewidywałem, co chcę zrobić. No ale never mind. Sobie machniemy po prostu. No, plany trochę pozmieniamy, ale poza tym wszystko powinno być ok. Czy ty możesz elektrownię naładować? Możesz. Mamy na 11 godzin prądu ewentualnie, tylko na co potem nam się przyda prąd? Na te serducha? W sumie tylko tyle. Teraz jak oni jeszcze pójdą raz, to ja bym zrobił trochę jedzenia. I wtedy będziemy sobie mogli po prostu czekać z tym, no bo też nie będzie co za bardzo robić. Nie potrzebujemy mieć 36, 35, no trochę ta temperatura tak będzie wzrastać. Znaczy wzrastać, spadać. Się wzrost spadku i te sprawy, wiecie o co chodzi. Ale poza tym to nic nam nie powinno się stać. No szkoda, że tych dwóch facetów nam zginęło. Ale oni jak coś dostarczą pożywienia, więc to tam wiecie. Oni na spokojnie sobie tą turę, póki jeszcze jest, nie jest tak zimno, to oni sobie na spokojnie wytrzymają. Mamy 81, więc jak ona dzisiaj wróci, to będziemy mogli sobie już uciekać, ale ja bym nie uciekał, ja bym jeszcze zobaczył, co się tu stanie. Jeśli mam być zupełnie szczery, bo temperatura no będzie spadać, więc najlepiej niech po prostu przyjdą, albo już ewentualnie sobie uciekniemy. Coś się znowu popsuło, to się popsuło. Do żywności. A jakbym tak jednego pokroił, użyj jako jedzenia Marka czy Jacoba? Weźmy Marka. Nie będzie nam krew się sączyć z lodówki, ale przynajmniej mamy pełną lodówkę i nie musimy naprawiać laboratorium produkującego żywności, który notabene, nie wiem czy to był zamierzenie, czy taki był bug, bo od momentu kiedy się popsuł pierwszy raz, kiedy tam spadła temperatura w schronie, chyba coś takiego było, to z tym się nic nie dzieje. W sensie ta roślinność, pomijając fakt, że to działa, to z nią ona nie odrasta. Więc wiecie. Z ty ziomek idź obsłuż elektrownię. Nasza dziewczyna jak wróci, to będzie wszystko jak najbardziej ok. Chodzi o pogodę, to ona będzie spadać i spadać. Jeśli będzie powyżej 40, to myślę, że nie ma. Czy tu się właśnie popsuła elektrownia? Dziewczyno, idź się ulecz. Jeśli chodzi o żelastwo, to możemy jeszcze w sumie raz się udać. Jak weźmiemy sobie odpoczynek, no 25 godzin myślę, że na spokojnie wystarczy. Jak ty się uleczysz na maksa, potem sobie coś zjesz i wyślemy cię jeszcze raz. Myślę, że to będzie brzmieć całkiem sensownie. Ty też przy okazji możesz. Dobra, idź po to. A ty nie wiem. No może pójść po drewno raz, bo i tak nie masz co do roboty. Jedzenia nie musimy robić, bo mamy. Jeśli chodzi o prąd, jeśli chodzi o pogodę. No ona tak w sumie będzie oscylować w tych granicach, więc na razie to tak zbytnio nie ma co tu do roboty. No ale. Zastanawia mnie naprawdę, czy coś się jeszcze tu będzie dalej rozwijać, jeśli o to chodzi, czy nie, czy to tak już po prostu sobie będzie tyle o ile. Jeden transport będzie full, ona trochę przyniesie drewna. Myślę, że wtedy jego też możemy wysłać na drewno. Już niech się wszystko psuje, co się ma psuć. My sobie na spokojnie tu wytrzymamy. Przynajmniej takie mam wrażenie, że powinniśmy sobie wytrzymać. No tak, no to drewno też już jest takie trochę mało bezpieczne. Na pewno mam wrażenie, że oni chodzą dalej po drewno niż nie po drewno.
No ale możemy ich raz jeszcze wysłać, no nie powinni nam zemrzeć, nie? Teoretycznie w dzień to powinien być w miarę luksus, jeśli chodzi o ciepełko, no niby 40 na minusie. 40 na minusie, a ma być tak cieplej, nie? Dobra, spróbujemy. Pytanie, czy stopień na jedzenia też coś na to wpłynie. A on nie może w ogóle zbierać drewna, no to... To zjedz i leć do elektrowni, ją spróbuj tam naprawić czy coś. Pytanie, czy jak on siedzi i naprawia elektrownię, to czy zużywałem się części? Nie. No to w sumie o tym nie wiedziałem. Dobrze się dowiedzieć na samą końcówkę gry. Jedzenia też nam wystarczy. Te rzeczy się nie psują. Naładuj to do maksa. W sumie idź w inkubator, no bo co masz do roboty. Jak tam nasza Kate? Nasza Kate sobie zdąży na spokojnie. I myślę, że będziemy mogli ich od inkubatora do komputera w sumie przesyłać. No bo co ma do roboty, nie? I ona tak przynosi z Hardcore Survivor. Odblokowaliśmy jakieś osiągnięcie. Jeśli chodzi, że 30 dni przeżyliśmy, czyli teraz coś się powinno dziać dalej, czy nie? O, to jest pytanie. W sumie możemy ich tak sobie teraz tutaj trzymać, nie? Żeby sobie żyli, jak nam ewentualnie by zaczęli umierać. To wtedy byśmy się zabrali za temat, ale... No nic się nie dzieje na razie. No zobaczmy. Mamy minus 40 stopni. Kate, spróbuj jeszcze raz sobie tuptać po drewno. Ja bym tak to trzymał do tego 32 i jak nic się nie stanie, to po prostu ich wyślemy. No, padł grzejnik tutaj, ale za 3 myślę, że na spokojnie sobie możemy to naprawić. Trzy to nie jest jakaś liczba, która nam tu by zaprzestała, nie, znaczy, która by nam zaprzepaściła szansę na ucieczkę. Zawsze możemy wysłać jedną osobę, która sobie poradzi na 100% w tych warunkach i przyniesie 10, więc to jest w ogóle luz bluz. Dobra, ty się powinieneś nauczyć w jeden dzień teraz. Bardzo ładnie, rąbać drewna na maksa się uczy w dzień, znaczy w sumie w dobę, więc jak jutro nie będziesz miał co robić, to cię po prostu wyślemy. Wait. Coś się zminimalizowało i nie było mnie słychać. Ale no, nevermind. Ty, ziom, weź się chociaż najedz i na noc to tak niezbyt. Akurat sobie powinniście razem z Kate wyjść w dzień. Gdzie się będzie nudzić, to nie wiem. No nie wychodź na noc, idź się poucz czegokolwiek, czy coś się znowu popsuło, kolejny grzejnik. Czy to tak bez sensu, ale stać nas, to sobie to zrobimy, tak? Czy to on, czy to symetria, czy co tu się w ogóle wydarzyło? Czemu oni są tak wszyscy nadziani na te pale? Tego totalnie nie rozumiem. A, dziewczyna już poszła, to możesz jej potowarzyszyć w sumie. Bardziej bym się śmiał, jak my sobie tak czekamy, żeby coś się zadziało, a ta symetria się podniesie i nam rozwali tą, i rozwali nam bazę. To by było bardzo smutne, jeśli mam być szczery. No ale zobaczymy, co tam się zadzieje. No oni teraz przyniosą tego drewna, będziemy go mieć. Myślę, że do 30 akurat trzeciego dnia możemy sobie doczekać i możemy uciekać chyba w tym momencie, bo to już i tak nie będzie sensu
że dalej siedzieć, nic nie robić. Jedzenia mamy, więc luz. No i teraz pozostaje nam w sumie tylko czekać. Ja w ogóle cały czas patrzę po tych lodówkach, po tych, a tu na dole mam rozpiskę surowców. Ile posiadamy, ale to kto by o tym pamiętał, nie? Ciekawi mnie, jak tu gra by wyglądała na hardzie, bo to na razie wszystko jest na normalu. Znaczy, nie wiem, bo to i tak jest trudny, ale on był normalem, ale go przemianowali na normal, bo hard był, w sensie, jak za proste to było, albo coś w ten deseń. Wtedy nie pamiętam, czytałem albo słuchałem o tym. Zjedz, teraz ty. I teraz za 8, to no dobra, czyli Richard znów musi iść, bo się nam inkubator popsuł. Jak się inkubator psuje, to jest niedobrze bardzo. Kate, idź, no pomyśl, żeby zanim to się naprawi. Okej. Czyli teraz Richard się będzie musiał kopsnąć po żelastwo, bo go nie mamy. Mam nadzieję, że wróci, bo jakbym teraz sobie to popsuł, to nawet byłbym trochę smutny i trochę zdenerwowany, bo nie wiedziałbym, jak się gra skończy. No ale mamy 14, to wyślijmy ich oboje. Nie ma też jedzenia, więc kolejnego pana możemy pokroić, niestety. Niestety. Nie wydamy tego. W ogóle, czy on zawsze filuje, znaczy, czy on zawsze uzupełnia lodówkę do pełna? Czy lodówka, w sensie do pełna, do jakiego jest rozbudowana, czy on ma to ustalone odgórnie, ile jedzenia dostarcza? Dobra, ziomki, idźcie do jaskini. W ogóle, czy oni przeszli, tu jest wejście, co tu się w ogóle wyrabia? Dobra, poczekajmy na nich. Zatem jeszcze chwilę. No i zobaczymy, jak nic się nie zadzieje. Na przykład popsuła się teraz lodówka. A, okej, już widzę, czyli jak lodówka jest popsuta, to jedzenie spada. A, nagle wszystko się psuje. Dobra, to myślę, że jak oni teraz przyniosą, to możemy się zwijać z tego cudownego miejsca. Bo zaraz nam padnie wszystko. 8, 8, 16 nie wystarczy nam, nie? Oczywiście, że nie. Będziecie sobie chodzić na przemian. Dobra, to ty idź zjedz, ty się podlecz. W takim bądź razie myślę, że możemy w sumie kończyć dniem 33. Bo tu już nie ma sensu, po co czekać i na co. 98, myślę, że przeżyliśmy to, co mieliśmy przeżyć. Zatem poczekajmy na naprawę urządzenia. Patrzmy, co ci nasi mieszkańcy, ty gdzie? Już, ewentualnie do nauki, żebym się tu miał na oku. Pytanie, czy się dowiemy przez to całej historii, już w ogóle wszystko się psuje tego dnia, czy dowiemy się całej historii o nich, co się wydarzyło i przede wszystkim, od czego była symetria. Tego nie wiadomo. Może kiedyś, ewentualnie, jeśli to będzie za mało, to dowiem się bardziej. No ale na ten moment, dzień 33, symetria trochę nam pogadała. Moduł zasilania zaraz zostanie ukończony. No i przeżyliśmy, co prawda nie w takim składzie, jaki był początkowo. Mimo tego, że Richard dotarł, bo on chyba nie był z nami od początku, z tego co pamiętam. Ale cóż, transporter gotowy do startu. Symetria mryga wszędzie.
poza tym nic się zbytnio nie dzieje, no, poza tym, że cała nasza baza się psuje. Myślę, że możemy się udać. Aczkolwiek nie wiem totalnie, co tu się odpierdziela w tym momencie. No odleć z planety i też odleć z planety. Nocny odlot będzie mega klimatyczny. I pytanie, co dalej z tą historią? They came here with hope. But for many, that hope turned out to be their last. She possessed them entirely. Will they manage to free themselves? No i pytanie, czy historia się rozwiązała, czy czegoś nie wiemy. No ale nic, dzięki chłopaki ze Sleepless Clinic. Myślę, że gra ciekawa i fabuła, co prawda taka niepozorna się wydawała, ale naprawdę ma sens i ma potencjał, żeby coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o samą grę, no to na razie wiadomo, no przeszliśmy, powiedzmy, przeżyliśmy, trochę się jakby fabuła dalej rozwinęła, więc jest ok. Pytanie, czy kiedyś mi się będzie chciało, no pewnie mi się będzie chciało zagrać to na ultra hardzie, zobaczyć jak tam będzie, ale już nawet teraz w pewnym momencie było źle, to co prawda trochę przez to, że mi się pokićkało i straciłem kontrolę nad ludźmi w pewnym momencie, ale pytanie, jeśli przychodzi jeszcze kolejny, jak w This War of Mine na przykład, to czy potem po prostu i tak prędzej czy później ktoś umrze, bo nie będzie co z nimi zrobić. No a tymczasem cóż, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia i na razie.